Dzieci się obudziły o 5, tak to jest. Sprawa wygląda tak, moi drodzy. Jest 5:25, więc bardzo wcześnie. Mogę zrobić pod vloga flip check o godzinie 5. Dzisiaj jedziemy w tripa. Wsinam dal, będzie długa podróż. No i zobaczymy się na miejscu, myślę. No zobaczymy się po prostu na miejscu, może jeszcze jak będziemy się pakować. Widzimy się dalej. Zanim jeszcze dojdzie do tego momentu vloga, możecie pisać w komentarzu, jak myślicie, gdzie lecimy. Mamy Kubę, przywitaj się, Kuba. Hello. Mamy Bartka. Cześć. Bęka. Hello. I największego bęgera mamy. Dzisiejszego content makera. Pawła Fliska. Dobra, dojechaliśmy wreszcie po... Po 69 godzin. No, pojek, no może trochę mniej, ale no tak. Co ty robisz? Jak sam? Proszę go nie pokazywać, on jest w stanie krytycznym. Benek jest w stanie krytycznym, ma chorobę lokomocyjną. Berek ma chorobę lokomocyjną i nie wziął lokomotywu dzisiaj na podróż, dlatego zwymiotował, ale na szczęście dopiero pod koniec tripa. Ale dlaczego nie mam... See, I've been thinking a million things I wanna say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss. 'Cause I've been needing you like old fashioned on slice. Sweet like that. Dobra, dojechaliśmy tak realnie, już weszliśmy do aparciku. Jest tu serio mega ładnie, serio ładnie. Dobra, ogarnęliśmy się i się szybko rozpakowaliśmy. Dosłownie byliśmy chyba w tym aparcie z 5 minut, żeby wszystko ogarnąć i od razu lecieć na park, bo ogólnie wydaje mi się, że to jest najlepszy park, na jakim będę jeździł w życiu. Mam nadzieję, że tak serio będzie, ale będzie tak na pewno. Nie mam co więcej mówić, pakujemy się do fury i lecimy na ten niesamowity parczek. Park z pierwszego punktu widzenia jest mega sztosem. Jest ogromny. Te rampy są ogromne, serio. Dobra, minęło trochę czasu, najeździliśmy się. Ogólnie Resi Box to jest jakiś totalny kot. Tutaj się leci na 50 metrów na Resi, ale poszliśmy przed chwilą na sekcję, na której robimy, że tak powiem, przejazdy. I sekcja, na której robimy przejazdy, jest tak, ale to tak ogromna, że wy sobie tego nie wyobrażacie. Tam spine jest wielkości Werta na Awe. Ludzie to lecą bez ochronek z jakimiś degrabry twistami w ogóle do dwóch whipów. Dobra, ogólnie zakończyliśmy session właśnie, zamykają skatepark. No i co, jutro wam nagram pewnie więcej z dzisiejszego dnia. Widzimy się jutro, elo. Witam was dzisiaj w tym pięknym dniu. Jesteśmy w Holandii, w Eindhoven, w naszym pięknym domku holenderskim. Na jezioro idziemy się kąpać. Tak jak Antek powiedział, idziemy nad jeziorko, jest drugi dzień, już jest godzina w sumie 15, ale... Musieliśmy trochę odpocząć po wczorajszym dniu, bo był długi trip autem. A ty coś chciałeś powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że jest tak gorąco. Nikt tutaj nie wytrzymuje. Dzisiaj będą praktycy chłopaków, bo mają zawody, a ja będę może wam nagrywał, bo jestem kotyzowany. Jak co to wygląda? Dinozaur? No to nie są kaczki. Napiszcie widzowie w komentarzu, co to jest. Ale to fajny dźwięk wydaje. Słyszysz? Śmieszne.
chyba wypatrzył taką trampolinę. Już ją widzieliśmy z Pawłem rano, ale żeby poskakać na trampolinie, to trzeba zapłacić 1 euro. To są te trampki. Tylko żeby na nich poskakać, to tam jest taki materac. Trzeba go wywalić, więc trzeba zapłacić. Zobaczcie to, normalnie spadł materac z tego, teraz można skakać. A to jest taka sportowa. Yo! Yo! Podniósł się? Właśnie jak z Pawłem ogólnie dzisiaj tutaj byliśmy i patrzymy trampolinę, 1 euro, no to, ale wyszliśmy sobie po prostu, żeby czeknąć i Paweł tak wchodzi, myśli, że będzie mógł skakać i... To jest mega dziwne uczucie, to tak jakbyście nie mieli. Normalnie jak po groundzie byście chodzili. Dobra, lecimy właśnie na drugi dzień naszego śmigania na Area 51 i mega się jaram. Poprzedniego dnia było zajebiście, a byliśmy mega wszyscy zmęczeni po podróży tej 12-godzinnej, więc myślę, że dzisiaj to na pewno każdy musi nagrać jakiegoś bangerka. Więc jedziemy, widzimy się pewnie na miejscu. Dobra, jesteśmy już od jakiegoś czasu na parku i dzisiaj mam mniej więcej chwilę, żeby wam to pokazać, bo już nie jestem aż taki podjarany, jak byłem wczoraj. Tak więc tak, tutaj mamy Resi Boxa, Rolina Wielkiego, napędzamy się z drugiej strony, jest Resi Spine, mamy gąbeczki, Resi Kłoterek. Tutaj jest ogromna sekcja streetowa, się ciągnie tutaj. Tu mamy zajebistego bowla, serio jest zajebisty, idealny kąt jest tej rampy. Taki przeogromny bowl. Jeszcze ani razu na nim w sumie nie jeździłem, bo nie wiem, dziwnie wygląda, nie jak pod hulajnogi. Patrzcie tego kipa, nie? Dobra, z drugiej strony wygląda to tak, mamy tutaj przeogromnego spina, on jest serio ogromny. Tutaj jest ogromny wercik, potem macie też ogromnego playboxa i na samym końcu przeskakują ludzie tego kipa. Dodatkowo to szklane, co tam widzicie, takie w sumie plastikowe, to przezroczyste. To jest vert, na którym ludzie nawracają. To jest dosłownie pionowa ściana w dół. Trzy bary do whipa na tym ogromnym spinie, bary hill na ogromnym vercie. Kickless inwards na playboxie. I trzy bary jakieś przez tego ogromnego whipa. Jeszcze nie pokazałem wam dwóch innych sekcji i jedną pójdę z nim, bo on lubi tą sekcję. Tu jest taka... Mega mini sekcja dla początkujących. Lecimy dalej i mamy sekcję, która mega nam się spodobała. Nie jest to wcale duża sekcja, wygląda tak. Ale jest idealna ogólnie pod rozgrzewkę. I lubimy sobie z Kubą tutaj pośmigać. Nagram mu jakieś klipki teraz. Tak, już trochę jeździłem na tej sekcji, gdzie będziemy mieć jutro przejazdy. Nauczyłem się hopy, której się najbardziej bałem i w sumie dalej ją lecąc się mega boję, ale już ją skaczę przynajmniej. Kuba teraz wam spróbuje nagrać jakąś część mojego przejazdu, bo realnie nie wiem, jak będzie końcowo wyglądał mój przejazd, bo tutaj się jedzie raz na 20 minut, żeby spróbować w ogóle przejazd, więc też nie mogę cały czas próbować go i katować. Thank you.
Dobra, to był ten przejazd. Ogólnie on nie jest najlepszy i wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale musicie wziąć pod uwagę, że serio te rampy są jednymi z większych ramp, na jakich jeździłem, nie licząc mega rampy, a mi chodzi jakby bardziej o werty i takie rzeczy. To naprawdę to jest tak ogromne, że ciężko to nawet opisać. Ten hip, którego skaczę, z niczym właściwie, tylko po prostu skaczę i tak się jaram, że go w ogóle skaczę i że potrafię to robić, bo poprzedni dzień byłem cały obsrany i w ogóle nie mogłem go skoczyć, dzisiaj mi się udało. Dobra, siemano, jest dzień trzeci ogólnie, jest mega wcześnie. No bo kategoria Kuby Junior jest chyba o 10. Moim zdaniem strasznie słabe, że tak wcześnie już są przejazdy. W sensie tak jakby z punktu widzenia naszego ciała, moim zdaniem dużą przewagę mają te osoby, które startują później. Bo i ciało zrane jest takie wiotkie i tak dalej, no przecież każdy, kto jeździ na krojonce, to wie, że przecież o 10 rano no to się dużo gorzej jeździ niż przykładowo właśnie na przykład wieczorem. No i nie mówię, żeby były wieczorem, ale nie, no tak po 12. Dobra, jesteśmy już na zawodach. Nie będę wam dużo stąd nagrywał, bo też musimy się wszyscy przygotować, a poza tym mam 7% baterii w aparacie i nie mam drugiej, którą mogę go zastąpić, więc pewnie będziecie zaraz widzieć przejazd Kuby, bo będzie niedługo jechał i mam nadzieję, że mu dobrze pójdzie. Ja trzymam kciuki. Kuba rozwalił po prostu, na razie nie? Najlepszy. Dla mnie też jest najlepszy. Kuba po tym przejeździe jest pierwszy ogólnie. Pierwszy jesteś, mordo. Pierwszy. Jest. Jesteś pierwszy. Ja myślałem, że ja mam drugi przejazd tutaj. Stary, zajebiste. Tak wyjaśnia te przejazdy, te samotne. Moi drodzy, ogólnie zrobiliśmy nasze przejazdy, ja i Kuba jesteśmy trzeci, więc stajemy na podium. Może widzieliście przejazd, albo zobaczycie za chwilę, pewnie widzieliście, więc widzimy się w następnym klipie, jak już staniemy na podium i będziemy mieć nasze medaliki. Let's go!
Dobra, tak jak widzieliście, razem z Kubą zajęliśmy trzecie miejsce na tych zawodach, więc dostaliśmy się do następnego etapu tych mistrzostw. Mega się cieszymy. Niestety nie zdążyłem nagrać zakończenia vloga, ponieważ na tripie w Holandii było mega dużo emocji i totalnie wyleciało mi to z głowy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz jakiś pod odcinkiem. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Elo!